Cześć, siemano, witajcie z tej strony Mr. Dom 15, witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego pięknego supermarketu. Kolejny odcinek, nadal lecimy w wersji angielskiej, bo pisaliście komentarze, żebym grał spolszczenie, żebym sobie wrzucał mody i tak dalej, bo tam są jakieś dodatki. Na razie nie bawię się z tym, nie kombinuję, bo nie ufam, bo sprawdzałem sobie to i nie ufam troszeczkę rzeczom, które nie są jakby ze Steama i boję się, żeby mi po prostu nie rozwaliło save'a, a za dużo już się tutaj narobiłem, że nie wiem, od nowa leciał czy coś w tym stylu. Na razie ten język angielski nie jest aż tak ciężki, większość rzeczy sobie gdzieś tam powoli się ogarniam. Wiem, że jest jakiś mod, który pisaliście, czego nie mam i ten mod bardziej mi interesuje niż to spolszczenie, ale to zrobimy może na kolejny odcinek, ale to po prostu sprawdzimy. Na czym my stanęliśmy? Na tym chyba, że mogę odpalić go, żeby tu już robił, bo to pracownik przecież tutaj działczy. Cieszy mnie to, że podoba wam się, że pracownik tutaj działa, że nie chcecie, żebym tylko i wyłącznie ja to robił, więc to jest na ogromny plus. Co my tutaj dalej mamy? Dobra, idziemy sobie posprawdzać licencje. Licencje są nowe, które mogę ogarnąć, ale najpierw to chciałbym pospłacać te rzeczy. Mówiliście, żebym też nie powiększał, ale to zobaczymy. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o to. Już niektórzy przychodzą, tak szczerze to otworzymy, ale nie sprawdziłem, czy wszystko mamy. Co to kurwa jest? A, to jest to, dobra. To jest. Może, że tu już jest jeszcze na ziemi, bo to też jest bardzo ważne. Nie ma tego. Ludzi od jeszcze więcej przychodzi, więc ja muszę sobie tu gdzieś to lukać cały czas. Ta oliwa z oliwek jest mało. Mało jest kawy. I tego ryżu. Dobra. To możemy powoli gdzieś tam zamawiać w produktach. Po kolei sobie lećmy. Może mi coś wpadnie. To mogę sobie wziąć, to się zawsze przyda. Jajka też tam widziałem, że było mało. Oliwa z oliwek też wezmę. To też wezmę. To też mogę wziąć. To chyba, to już cała reszta była. I to też mogę kliknąć. Dziękuję. Mogę sobie wziąć. 140 zostało. Coś tam z orężem. Tak, no nie powinni, nie wiem, bardziej się na tym skupiać, co oni tutaj mówią. Czekajcie, bo... Chanchel, zamknąć, bo post C. Muszę sobie przypomnieć, bo nie grałem teraz troszeczkę jednak przez ten okres świąteczny i po świętach też, więc przyznaję się bez bicia, że gdzieś mogę troszeczkę pozapominać, ale spokojnie. To wszystko gra i buczy. Dobra, odstawiamy tu. Nie wiem, co to jest. A, to było to mleczko. My sobie to... Te ceny zawsze gdzieś tam poustawiamy. O, fajnie, bo ja teraz mogę się skupić gdzieś tu z tyłu, poukładać te rzeczy. Oliwa z oliwek tutaj też było mało. Też możemy zamknąć i odłożyć. Dobra, no jeszcze dwa pudełeczka mi zostały. I to był ten ryż, który można najpierw tu zrobić, a dopiero jeszcze wyłożyć tutaj. Mówiliście, że ja sobie to... ogarniał, ale tak szczerze, ludzie i tak czym więcej sobie pochodzą, tym ja mam więcej czasu na to, żeby gdzieś się skupić na rozkładaniu, tak? Bo jak oni za dużo biegają, to znaczy za mało biegają, to ja też mam tego czasu po prostu mniej. Dobra, tu na razie wszystko mamy. Spaghetti się kończy, ale spaghetti jest jeszcze tutaj, więc się tym nie przejmuję. Nie ma sera. Tu gdzieś był ser, więc ten ser tutaj chciałbym wyłożyć. Już mogę też to pudło wynieść. Kolejną rzeczą, którą mi tutaj gdzieś powoli zaczyna brakować, to jest woda, ale tej wody nie posiadam, więc tą wodę od razu sobie kliknę, zamówię. O, to jest też bardzo ważna rzecz, żebym ja coś takiego robił, że jak czegoś nie ma, to ja idę, dodaję do koszyka, wychodzę i już się tym nie przejmuję, że czegoś nie mam, bo... Już to w głowie gdzieś będzie inaczej zapisane. Dobra, kola. Teraz pytanie, kto jest, która to jest, to nie jest turko, czyli to jest ta na dole, więc i tak za dużo nie. Nie ogarnę sobie tego. Kolejną rzeczą to było, ale tak za dużo to...
ludzie sobie tego nie kupują, bo tylko jedna poszła. Susu. Susu to jest rzecz bardzo ważna, więc aha, tylko była jedna. Ale to się tam nie przejmuje. Dobra, z kolejnych rzeczy, czego mi brakuje, oleju widzę, więc już biegnę sobie tutaj dorzucić olej. Ale na razie go nie kupuję, bo jeszcze posiadamy. Tak mi się zdaje, bo nawet nie spojrzałem, czy ten Suprema. Ja mogę tego Suprema jednego tylko, ale wyrzucić. Dzisiejszy dzień to był taki dość, widzę, że mam dużo tych rzeczy pobranych, więc o, tam kolega bo dwie kawy wziął, więc ja już mogę się tutaj skupić i tą jedną kawę wyrzucić. I kolejne pudełeczko z głowy. Dobra. Jak z tym turko? Turko można by było zobaczyć, ile tego jest jeszcze w tym. I o kurde. Tego to mamy dużo, więc tym się nie przejmuję. Dobra, jajka, olej, sól mało. Jajka, coś tam poszło, więc można dorzucić. O, już nawet mamy pusto, jeżeli chodzi o... czego my tu nie mamy? Nie wiem, czy ja zaznaczyłem to spaghetti w końcu. Nie. To nie będzie tutaj, bo to będzie w tych nowszych rzeczach, więc już można sobie kolejną rzecz dorzucić. Można też zapalić światło, bo się ciemno robić zaczyna. Dobra, czego jeszcze mi tutaj brakuje? Tej pasty mi brakuje. Brakuje mi pasty. I to by było na tyle. Więc na razie to było chyba wyżej, jak dobrze pamiętam. Tak. Mleczko. Ale chyba tylko jedno mogę. Ale fajnie, bo jak będę gdzieś tam układał sobie równo, to też te pudełka fajnie to będzie potem wyglądać. O, tylko muszę sobie zrobić taki mini magazyn trochę. Z tego wszystkiego. Jak z solą? No, trochę tam mogę wyłożyć. Ale to sobie położę gdzieś tu. Dobra. Na czym my stoimy? Zaczyna być mało tej wody na samym końcu. Czekajcie, można tak przewijać? Można. Tej sody brakuje. Dobra. Brakuje sody, woda jest zaznaczona. Mleko. Też już widzę, że tego też nie ma. Chociaż teraz tak się zastanawiam, czy ja tu mam jakieś mleko takie normalne? Nie, tylko mam to już na półkę, nie do lodówki. Jak z oliwa z oliwek, to bo tu też widzę, że się kończy. A ona już będzie na full, można to wynieść. Fajnie, bo dzisiaj tak, nie wydałem nic pieniążków. Finish of the day. Nie, jeszcze ludzie wchodzą. Aha, już nie ma spaghetti, ale nie opłaca mi się w tym momencie robić tego zamówienia na siłę, bo już zostaje ta co tam z orange fine. Aha, że nie mam pewnie nie mam pomarańczowego soku. O to tutaj chodzi, więc bo oni pewnie przyszli, no bo już mam ten poziom, więc licencję też mógłbym mieć, ale no cóż, nie można mieć wszystkiego. Tak, czokapiki i pinaty tutaj nie ma, więc to też sobie mogę zaznaczyć. Pinat. Aha, teraz pytanie, czy ja jak przewinę, to mi zostanie mój koszyk, co nie? Bo wtedy to będzie lipa. Wtedy będzie totalna lipa, co ja chciałem. Pinata i czokapika. Wiecie co, ja sobie dla pewności może zrobię zdjęcie na telefonie, bo nie chcę mieć jakichś problemów, że jakby mi to znikło, to żebym godzinę się potem zastanawiał, co ja będę po prostu musiał kupić. No bo oczywiście w tym momencie mamy zamknięte, ale jeszcze pracownik tutaj działa, pracuje, woda jest, tego już nie ma, ser widzę też muszę zamówić, znaczy kliknąć ten ser i sobie już go kliknę. Jeszcze jedną rzecz mogę, no bo 10 tych mogę naraz pierdyknąć. I poczekajcie, czego mi najbardziej brakuje. Rozglądam się. Oleju. Olej. Nie wiem, czy ja dodałem już olej. Sam oil. A nie. Dobra, to bo to mi zalicza jako 2, czyli olej już mamy. Dobra. Ryż jest git, Suprema jest git.
Mleko jest git, woda też. Ser w końcu dodawałem? Tak. Dobra, mniejsza z tym. Robimy finish of the day, resztę zrobimy następnego dnia. Dziękuję bardzo. Czekajcie. O, proszę bardzo, jaka ładna cena. Podnieśmy na 5 zł. Bo to i tak jest spoko. I teraz tak, czy my to mamy zapisane? Mamy zapisane, super sprawa. Od razu sobie zamawiamy. I od razu oprócz zamawiania idziemy sobie do banku. Nie mamy nic w banku. Mógłbym wziąć wiadomo kredyt, ale po co? Zauważyłem, że to, że ja już muszę te ileś, nawet teraz 50, tak, dolarów oddać, to i tak jest sporo jak na moją tutaj cudowną firmę. I teraz tak, ja najpierw sobie porozkładam towar, bo też nie chcę tutaj świrować i potem, gdy oni przyjdą, ja to wszystko robić, bo mógłbym tak, ale tego jest naprawdę dużo i jak się ludzie zlecą, to ja też jestem potem w czarnej pupie, a nie chciałbym też takich rzeczy robić. Po pierwsze, że muszę jeszcze posprawdzać ceny, bo wiem, że te ceny z dnia na dzień lubią iść do góry, ewentualnie w dół. A też o to tutaj chodzi. O, zobaczcie, fajnie jest poukładane, to też łatwiej potem to znaleźć wszystko. Mleczko to będzie tu. Więc ja sobie chyba nawet tak zrobię, że poukładam i już odpalę wtedy, żeby ludzie przychodzili i zacznę zmieniać po prostu już na koniec te ceny, znaczy zmieniać, sprawdzać. I w tym dniu chyba nic nie będziemy robić, jeżeli chodzi o licencję, bo nie mamy nawet tych pieniędzy tyle. Wolno się to zarabia. Powiem szczerze, że teraz chyba przez pracownika, jak tą stówę chyba mu daję, to ja naprawdę dużo tracę. Kurde, tego spaghetti mogę wziąć dwa, bo patrząc na to, że to zaraz poleci, to mogłem sobie na luzie wziąć dwa. Ale dobra, tego oleju też jest git, tego było najmniej. Wody też było mało. Na razie, aha, bo ja i tak więcej już tam rzeczy nie mam, więc tej wody mogę najwięcej dać, bo ona jest najbardziej przydatna. I jeszcze tą pastę na koniec. Czy jeszcze gdzieś była pasta? Tu jeszcze była pasta. Nie ma, pusto. Ładnie, żeśmy to rozłożyli. Ale jeszcze brakuje mi... Czego mi jeszcze brakuje tak na szybko? Mógłbym herbatę i spaghetti kupić. Herbatę i spaghetti kupię jeszcze chyba, bo tu już nic więcej nie ma. Sól jest git, czyli jeszcze tą herbatę i spaghetti kupię na szybko. Tym bardziej, że cena poszła do góry. Herbatę, aha, bo ja to chyba zmieniałem. Już i tą spaghetti też wezmę. A, nie kupiłem tego? Pomarańczowego? Kurczaczek pieczony, ja nie kupiłem tego. Chyba, bo ja mam tutaj... A nie mam! Może ja mam sam tylko ten jabłkowy, a ludzie są pomarańczowe. Myślę, że tego nie kupiłem, tej wody niepotrzebnie tutaj tyle nakupowałem. Ale poczekajcie, to może się udać. Kurwa, nie spojrzałem na to. No dobra. No to wiadomo, że takie rzeczy to tam nie zginą. Ale zrąbałem teraz fest. Czekajcie, czy uda mi się to spaghetti wyrzucić całe? Tak. A teraz czy uda mi się tą wodę tutaj? O, uda mi się tą wodę. Nice. Ja naprawdę mam tej wody od jeszcze więcej. A gdzie, przepraszam? Pudeł, jak na magazynie. I zostaje mi jeszcze ta herbata. I jest git. A, no tak, jeszcze zamiast herbaty. To tutaj, o, znaczy zamiast herbaty. Zamiast wody jeszcze sok pomarańczowy, bo ja mam tylko ten jabłkowy. A on przecież, kurde, te ludzie się tak zastanawiali, a ja też... Zamiast to sprawdzić, to nie sprawdziłem. Za 3 zeta. Niech będzie sok, to i tak tanio. Dość tanio, że się tak wyrażę. Dobra, ja już w tym momencie otwieram, żeby ludzie przychodzili i sprawdzamy ceny. Tu jest za dużo. Ja, tak jak powiedziałem, ja nadal... Poczekajcie, bo to tak szczerze, ja się nie bawię, tylko pracownik, więc ja mogę ustawiać już te ceny z grosikami, żebym też tego... Dobra, to może zostać. To może zostać, bo to 30 groszy różnicy, to też takie tam wiadomo, jak jest blisko siebie, to
To też tu mogę zmienić na 6,40. Dobra, czoka piki są git, kawa jest git, to jest git, tu już chyba sprawdzałem, ale tu mogę zmienić na 5,40, żeby było podobnie. Tu jest sponio, tu jest sponio, jak spaghetti też jest git, nie wiem jak z tymi czoka pikami, bo tam już wiem, że sprawdzałem. To jest git, góry już nie muszę sprawdzać. Susu. Susu mogę zmienić na 5,50. Kawa już była sprawdzana. Pasta była tam. Sól jest zawyżona, ale ludzie kupują. Tego się trzymajmy. To też jest git i to też jest spoko. Teraz tak, jajka. Jajeczko. Pięknie. 4,50. To jest ogromna podwyżka. Tu zostawiamy. Wodę zostawiamy. Ser też zostawiamy. To jest git. Soda też jest git. To dopiero chyba ustawiałem. Tu jest sponio i mleko też jest sponio. Dobra, jeżeli chodzi o ceny na dzisiejszy odcinek, mamy wszystko ogarnięte. Więc to mnie cieszy najbardziej. Teraz tak, najmniej widzę, już jest ryżu, więc od razu idę. I ten ryż po prostu zarzucę sobie do koszyka. Okej. Zaraz będę musiał też sprawdzać po kolei te rzeczy i też dorzucać. Okej. Ser. Trzę ser sobie tu na tarce. O, witam panią serdecznie. Potrąciłem delikatnie. Dobra, ten ryż jest zamówiony, jest kliknięty, więc jest spoko, ale jeszcze się trzyma na innej półce, ludzie sobie ogarną. Oliwa z oliwek. Boże, ile tego biorą? Tej oliwy z oliwek. Nie pamiętam, czy ja już tutaj mam tą oliwę z oliwek, ale chyba nie. Mleko. A. Już mamy z głowy i to mleko też już trzeba zamówić. Ale to jest gdzieś na końcu. Ten klika. Herbaty za dużo to ci ludzie nie ogarnęli, ale dorzuciłem im po prostu, żeby było. Pinata jest git. Woda jest git. O, sok, ale my nie mamy soku. Mamy sok, dobra. Już się bałem, że nie ma za dużo go. O, skończyło się. Gitara. I soczek też już mamy z głowy. Oliwa z oliwek się już skończyła, więc ja już to muszę wraz z czokapikami i kawą muszę zamówić. Czokapik i kawa. Czokapik i kawa. Już biegniemy. Jest kawa, jest czokapik i to oczywiście zamawiamy. A kurwa, tu były czokapiki. Ale chyba tego akurat nie zabraknie, więc tym się nie przejmuję, bo to zaraz. O, zaraz poleci, żeby jeszcze dorzucić i będziemy mogli odłożyć na miejsce. Next, kawusia. Bo tutaj ludzie bardzo dużo tej kawy piją na tych dwóch półkach. Pusto. Next to oczywiście mleko. O, tego też dużo. Idą. Też jestem trochę szokowany. I ostatnie małe rzeczy, a to powinienem najpierw zacząć, bo tego to w ogóle nie było. Ale spokojnie. O, też już jest full. No i ryż najpierw tu. I gdzieś tu był jeszcze ryż był też tu. Dobra. I do kosza. Dobra, mamy to. Mamy to. Tu jeszcze biorą. Teraz tak. Kola. Dorzucimy tej coli. I możemy to wywalić. Była przeżoliwa. No mogła pani poczekać chwilę. Albo krzyknąć mi na ucho. No ja niestety nie obrobię się tak ze wszystkim. To jest pewne. Dobra. Co my tu mamy? Czy my mamy tą kolę? Nie mamy tej turko coli. Nie wiem czemu taka nazwa, ale okej. Już odpalam światełko, bo widzę, że coraz ciemniej. Jajeczka są. Nie ma. Boże, jak ten poszli na sok pomarańczowy. Wiadomo, ja też lubię sok pomarańczowy, ale
No, żeby aż tak? Tu jest tego, żeby walić full? Nie ma niestety, jeszcze jednego zabrakło. Sól. Za dużo to nie wejdzie. Mleko. Też nie za dużo wejdzie. Tego sera cały czas biorę, ja jestem w szoku. Herbata to cały czas jest w swoim miejscu. Czego tu nie mamy? Suprema. Ogólnie nie mamy Suprema, więc ja to muszę zamówić jeszcze. Póki jeszcze mamy dobrą godzinę. Bo pojedynczo, nawet pojedynczo, bo po prostu też mogłem sprawdzić, czy jeszcze czegoś nie brakuje, ale boję się, że po prostu zaraz właśnie zabraknie. Kurwa, mogłem wziąć dwie paczki. Zrąbałem sprawę. Ale na ten dzisiejszy dzień powinno starczyć. Kurna, tego fluoru też się kończy. Fluor się kończy. Susu się kończy. Dobra, fluor, susu i pasta. Dobra, fluor, susu, pasta. Dobra, mamy susu. Jestem ślepy, bo nie widzę susu. Susu jest na samej górze? Nie, tu było obok susu. Wiadomo, że tam tracę te parę groszy, ale no muszę, bo ja tak mówię, nie chcę też wywalać sobie wszystkiego, bo ja sobie powywalam wszystko, czy pokupuję wszystko, wywalę pieniądze, a potem jak będę coś potrzebował, to będę znów z biedą aż piszczał, co nie, więc nie, aż tak grubo to my nie lecimy. Zaraz kończy się dzień, a my tu już możemy ostatnie te rzeczy powykładać. Dobrze, jeszcze zdążyliśmy przed zamknięciem nam dostaw, więc to też na to trzeba patrzeć. Czego my nie mamy? Jabłkowy. Gdzieś tu leży jabłkowy, czy on już zniknął? Nie ma. To już też trzeba zaznaczyć. Wiem, że mi nie znika, więc to jest na plus. Jabłkowy sok. Tu jest. Dobra. Sok jabłkowy. Ser. Bo to też się skończyło. To jest fajne, bo ja cały czas mogę sobie obracać i kupować te rzeczy, a on se klika, co nie? Więc to jest git. Soda. Sodę można tutaj umieścić, dorzucić te butelki, żeby był już luz kolejny z tymi pudłami. Chłopaki tam na budowie, nie wiadomo co świrują. Trochę zastanawiam, co oni tam robią. Nie wiem, wiem, że wy to większość nie słyszycie tych rzeczy, bo ten mikrofon naprawdę pod tym względem jest zajebiaszczy. Czekapiki można by było wyłożyć. Nie wiem, czy nie kupię kolejnej licencji, bo mamy całkiem fajny pieniądz i można by, bo serio, nie chcę nikt wziąć tego czekapika jednego, kurwa. Bo przydadzą nam się nowe rzeczy. Mleczko też. Po co? Tu. Jest ostatnie chwile. Jeżeli chodzi o to, co my tu jeszcze mamy do wrzucenia? 3. Cyk, zamykamy. To musi być zamknięte, bo to wtedy tak ładnie wygląda. Jajka, nie wiem ile tu było, ale można by było dorzucić. O, ostatnie. Widzę, że mamy zakończony dzień. 1150 prawie. Pinatka też. O, jeszcze tylko jedna została. Dalej. Woda. Wodę możemy pododawać tutaj i tutaj. Myślę, że dwie na wodę to będzie idealnie. Sól. Nie wiem, ile tam było soli, ale jeszcze została. Jeszcze, jak na złość, zostało. Fluorek. O, tylko jeden. Okay. I dalej herbata. U tego to jest od ciula, więc git. Postawimy tu i pomarańcza mamy fulla. Więc jest gitarowo, jeżeli chodzi o ten dzień. Reszta się zamówi z rana i tak, na pewno się zamówi olej. Czekajcie, jakbym teraz kliknął sobie olej. No nie, to nadal nie jest jakaś ogromna cena. Olej, pastę. Od tego nadal cały czas ludzie kupują. Nawet stare, pierwsze produkty. Kawa.
Nie wiem, czy nie zrobię sobie. Kurczę, mógłbym tu sobie zrobić jakąś półkę też. Bo przydałoby się też powiększyć, nie powiem, że nie. Bo wtedy będę mógł więcej rzeczy pokupować, ale dobra. Na razie skupmy się na tym, żeby zobaczyć, czy wszystko mamy. Chleba mało idzie ostatnimi czasy, bo naprawdę nie kupowałem ostatnio chleba. Spaghetti jest git. Tu. Możemy parę rzeczy nowych kliknąć, ale dobra. Najpierw robimy Finish of the Day. Dzień 17, proszę Państwa, już mamy dzień 17. Turko soda spadła. Muszę to pamiętać, od razu zrobić. Bo... O kurwa. No nie no, tu złoty 70 muszę. Tak czy się ustawić, żeby to miało ręce i nogi. Dobra. Zamówmy to, co klikłem. Jak patrzę, czym więcej rzeczy dodaję, to i tak więcej muszę zapłacić za tą dostawę, więc... Parki ludziska. Był malutki problem podczas nagrywania. Nie zauważyłem, że mi wywaliło nagrywanie. I to jest największy problem z tego wszystkiego. Więc straciliście, no spokojnie, z 5 minut odcinka. Tak mi się zdaje. Bo wiadomo, jestem w tej grze w takim trochę transie i szkoda, bo taki najciekawszy moment tego odcinka straciliście, bo zmieniałem sobie renamencik taki mały, dodałem sobie licencję za 550, gdzie doszły mi crispy i inne wszystkie rzeczy związane z czekoladą. Pozmieniałem sobie, poustawiałem troszeczkę na innych półkach, więc no mówię, fajny moment, bo gdzieś tam to cały czas leciało, a nie zauważyłem, że po prostu przerwało mi nagrywanie z problemów pamięciowych, zabrakło mi pamięci na nagrywanie. W szoku, ostatnio dość dużo nagrywam i nie usuwałem i tak to po prostu wyszło. No nic, straciliście parę minut, ale jesteście dobrze ustawieni, że no już jesteście po fakcie, czyli ładnie ładnie poukładane tu jest wszystko. Oprócz fluora, na które nie miałem miejsca, więc tak trochę macie mały przerywnik. Ale tu ustawiamy. Ustawiamy 2.00. Dość tania sprawa na razie. Tu ustawiamy 5.50. Kolejną rzeczą, którą mamy, to 4 zł i szokoladę powinno być drogie, ale szokoladę drogie nie jest i ustawiamy te 3,80. Z kolejnych rzeczy tu już nowych nie doszło, wszystko idealnie jest, tak być powinno, możemy otworzyć już. Aha, ja se klikłem, dobra, dzisiaj jest dzień stracony, bo ja klikłem Open i zobaczyłem, że nie nagrywa i w tym momencie czas już poleciał, a nikt do mnie nie przychodził, bo klikłem close, bo myślałem, że to zablokuje. Aj, po prostu. Dzień stracony, ale no cóż, takie życie niekiedy nie udaje się. Dodatkowo też są jogurty i jakieś tam żelki, czy pieron wie co to jest. Ale nie mam miejsca, gdzie to wrzucić, bo jogurty potrzebuję tu. Czyli zamiast wody, a na razie też tej wody zbytnio nie mam gdzie schować. Czy mam jakieś pudełko od wody w ogóle? Bo to też jest ważna, bardzo ważna rzecz, ale tego nie mam. Fajnie by mi ktoś tego fluora zdjął. Stąd bierz tego fluora, kurwa, twoja mać. No, a nie. O kurwa, teraz to jest to, że ja będę miał teraz taki zapierdziel, że nawet nie chcę po prostu myśleć, bo ja od razu w tym momencie patrzę, zamawiam i nie patrzę, czy... Ja to będę zamawiał pojedynczo, czy nie, czy ja będę tracił na tym, czy też nie, bo już nie mogę sobie tak, że na dwie półeczki ułożę sobie, a czekajcie, teraz mogę tego fluora, bo to jest duża paczka też, nie, ja nie wiem, co za paczkę na tego fluora trzeba mieć, ja jestem w szoku. Teraz po prostu czegoś nie ma, zamawiam i biorę, Supreme widzę i oliwa z oliwek, nie mamy tutaj tego, jeszcze sobie takie rzeczy sprawdzam, bo to bardzo ważne. Tu mogę sobie to dorzucić i odstawić na miejsce. Dobra. Supreme i oliwa z oliwek. Supreme i to od razu zamawiamy. Zobaczcie, tak szczerze, dwa zyle i tak muszę, a jak zwiększam, to potem i tak mam za 4, więc co na jedno mi wychodzi. Dobra, no, szybko tutaj umieszczamy. Teraz to ja będę miał. Czym więcej produktów, tym ja wiem, że nie ma jogurtu, kochana, ale no cóż ci poradzić mogę na to,
Nie mam miejsca. Kupujcie wodę, a będzie miejsce na jogurt. Dobra. Kurczaczek. A dobra, bo ja oliwę z oliwek wziąłem. Dobra. A nie, tu jeszcze mamy. Czy czegoś tu brakuje? Brakuje tej coli, ale czy tą kolę jeszcze mamy? Nie, ja mam tylko turko kolę. Można to przesuwać, w szoku jestem. Więc tą kolę można sobie zamówić, bo to jest chyba soda kola. No tracę te dwa, ale tak jak mówię, ja nie sprawdzałem cen dzisiaj. Kurna, no mówię, trochę mi wybiło, nie lubię takich rzeczy. A jeszcze nie mamy sera. Kurczaczek, czy tu jest ser? Mi się zdawało, że gdzieś tu był ser, dobra. Nice. O, ależ tego jest. Ależ tego jest. O, nie ma już Suprema. No zapierdziel jak to lala. Tyle mogę powiedzieć, ale jak nie ma Suprema, to ja rozkładam to. Bo to zawsze jakaś nowość. Bumble, bumble. Jest pusto, zaraz zostawiam cenę i będziecie mogli je brać. Ile za to? Dają 4. No to 4. Niechaj będą 4. Włączamy światełko, bo się ciemno robi. Kurde, to będzie nieudany dzień dzisiaj przez to, że przestało mi nagrywać to po pierwsze. Po drugie, klikłem już, żeby otworzyło mi drzwi i potem klikłem zamknij, bo chciałem sprawdzić, co się wydarzyło, że nie nagrywa, więc no lipa. Konkret. Aha, dobra, tu już nic nie muszę sprzątać. W tym momencie nadal mam dwie półki oleju i chleba, którego narzekałem, że nie ma, a już, znaczy, że mało biorą, a już go zniknęło. Więc kupmy razy dwa, bo to się może przydać. O, to jest pudło chyba do tych past i tak dalej. Dobra, to się przyda, ale na razie, no, uciekaj mi stąd. Tego chleba też już rozkładamy, ale jest git. Panie kochany, trochę się trzeba przesunąć tutaj dla mnie. Nie chcę brać wody dzisiaj jak na złość. Jeżeli ja coś potrzebuję, to tego jak na złość nie ma. Cała reszta jest git. Wiem, że wychodzą mi tylko... Aha, że kolejka jest dobra, spoko, zaraz to się uwolni. Nie denerwuj się, Andrzeju i Andrzejo. Fluor i Supreme. Fluor i Supreme. Tu był Supreme, to wiem, że to sobie mogę dołożyć. Co dużo sobie nie dołożyłem, ale fluora na pewno nie mam. Fluora na pewno nie mam i tego fluora se od razu zamawiam. Czy jeszcze się wyrobię? Nie wyrobię się. Już widzę, że jest. Widzę, że jest dziewiąta, więc tylko sobie po prostu kliknę i to by było na tyle. Ale dobrze, bo dzisiaj coś tam pokupowali, chociaż bardzo mało zarobiłem, tylko 700 w tym momencie mam. Więc niechaj tak będzie. Pasta panzini dorzucimy. Będę już tak mówię, teraz mam trochę czasu, to jeszcze sobie gdzieś tam podorzucam, żeby było na full. O, kolejne pudło do wyrzucenia. Mleczko, mleczko, mleczko. Display is full, a jeszcze jedno mleko zostało. Turko Cola. O, tu tylko była jedna, więc tą kolę już też można wyrzucić. Jezus, ile tu ludzi dzisiaj przyszło przez to, że od rana nie było otwarte, to troszeczkę byli zdziwieni. Nadal mamy, więc tu sobie odstawiamy sól. Bo także nawet tej soli dzisiaj nie sprawdzałem, ale już mamy pudełko puste. Oprócz fluoru, wszyściutko jest. Tylko tego mi zabrakło. Herbata, no, zobaczyć można. W tym czasie dołożyć. Nadal widzę, że jest grubo, więc tą herbatkę sobie tu. Pasta jest. Ryż. Ryżu nie ma, więc ryż można dorzucić. Sztuk mało. Tak, nie było, wiem od. Nie musisz mi to mówić. Dobra, tu ten jogurt biedny. Mógłbym, aha, mógłbym z jednej strony wodę. Czekajcie, bo ja sobie to dorzucę, bo to kupiłem. Nie mogę tutaj położyć. Sok jabłkowy. Czy uda mi się wszystko? Wszystko. A nie, jeszcze jednak. Patrzcie, wszystko.
Cały czas gdzieś mam tutaj. Chlebuszek został. To jest. Nie ma tej sody. Mleko też jest. Jajek też nie ma, więc zostaje oliwa z oliwek, którą mogę jeszcze gdzieś tam dołożyć. No dobra, tak czy siak na tak stracony dzień. I tak jest z ponią. Czekajcie właśnie, bo ja mogę... Mogę wyłożyć tą wodę? Niestety nie. Tego też nie za małe pudło. Więc to mogę wywalić. To by było na tyle. Jeżeli chodzi o to. Mamy gdzieś tam pozapisywane. No tak mówię, no nieudane. Nieudane na dniu wężka dzisiaj, ale jeszcze ją zakończymy. 900 next day. Biojuice, apple i jajka. Co to się wydarzyło z jajkami? No dobra, jajka można zostawić. Apple. Jest za 3. Nie, zostawię 30. Trzeba korzystać z takich rzeczy, jeżeli dają. Czemu by nie? Dobra, czyli tak, co my tutaj mamy? Na pewno mamy fluor, na pewno potrzebuje sera. Bo to już sobie sprawdziłem, ale to nie muszę tak, tylko tak se kliknę. Sodę. Tak, potrzebuję sodę. Bo tutaj tej sody nie ma. Więc idziemy do picia na dół i od razu dorzucamy sodę. Suprema. Supreme. Ryż susu spaghetti. Gdzie to teraz jest? Tu. Jestem ślepy. Dobra, jest susu. Gdzie jest ryż? Dobra. Ryż susu spaghetti. I co można by było? Olej, peanut. Olej i peanut. Tylko dorzucić jeszcze. Bo my tutaj takich rzeczy nie posiadamy, więc olej i peanut. Peanut i gdzieś tu był na pewno też olej. Daje nam to 900. Więc zamówionko zrobione. Od razu pójdziemy sobie do managementu. Tu już żadne licencje nie będziemy. Popłacimy te duperele. Dostają 570. Więc całkiem spoko jest. Jak na to i jeszcze na koniec tego, do końca tego odcinka po prostu sobie to wszystko powypakowujemy, żeby ładnie tutaj grało i buczało. Czekajcie, co się miałem tu sprzątnąć stąd? Nie, niestety też się tego nie uda. Dobra, ser. Tak mówię, jest dużo miejsca na wodę, ale tą wodę trzeba po prostu stąd zabrać, bo ludzie jak na słoń tej wody po prostu nie chcą kupować teraz, żeby mnie jakoś ochronić. A, czekajcie, a to jest dość duże. Też nie ten. Nie to, ale ty, no dobra, no ale... Tylko teraz pytanie, dobra, na pewno sody całej nie wywalę, bo ona jest... Strasznie duże pudło i strasznie dużo rzeczy w środku jest. Suprema, jak wywalę, to... W ogóle wywalę? No, otóż, otóż nie. Otóż nie, jest to duże pudło, ale się nie udało. Pinata pewnie też nie wywalę, bo tego też jest sporo. Ale tym się nie przejmuję. W moim magazynie zawsze się miejsce znajdzie. Basmanti. Cyk. I zostaje mi spaghetioro. Spaghetti nie zostanie na razie na tych dwóch miejscach, bo może. Niech im tak będzie. A, czekajcie. Czy ja mogę to... O! Kurna, teraz pytanie. Tu? Nie. Tu? Okej, okay, dobra. I to mogę sobie zamknąć najpierw i odłożyć. Okej. Okay. Czyli mamy full wody i będziemy mogli w końcu ten jogurt, żeby się nie popsuł. O, dobrze, że tego dużo jest. O, jak ja to lubię. O, jest! Jezus Maria, tak mi róbcie. Tak mi róbcie zawsze i będzie git. Chyba jajek nie sprawdziłem, jak teraz tak patrzę, bo mam wszystko. Mam susu, mam to, ale nie mam jajek. A domyślam się, że jajek po prostu
też nie posiadamy. Gdzieś tutaj. Bo widzę, że wszystkiego jest full, tylko nie jajek, więc te jajka od razu sobie zamówię. Tym bardziej, że jajka też spadły poniżej ceny i to trzeba luknąć. Nie, no dobra, jajka zostały. Znaczy jajka są w całkiem spoko cenie jeszcze. Nie powinno być żadnego płaczu. Tu sobie odkładamy. Jest takie idealne miejsce. Jeżeli chodzi o to, jest pięknie, jeszcze tylko zostaje nam utworzyć na jogurt, który tylko 2 zł, nawet tutaj się nie zastanawiam, bo 2 zł, no wiadomo, że to jest dużo tego, ale fajnie mamy, coraz bardziej mi się to podoba, bo jest rzeczy tych więcej, więc każdy ma już tą swoją półkę, zostaje jeszcze podwójna półka oleju, podwójna półka spaghetti i chleba i czekapika. To są te rzeczy, które jeszcze gdzieś można zmniejszyć. Ale na razie nie potrzebuję, bo mogę kupić licencję kolejną, ale 750 i tak nie mam na koncie, więc tak czy siak będę musiał zrobić renament, wywalić to, albo inaczej, w ogóle nie wywalać tego, bo mi po prostu zaczyna brakować miejsca i dokupić dużą, gdzieś na przykład w tym miejscu sobie postawić kolejną lodówkę, albo gdzieś tu, żeby ci ludzie też mieli miejsce do tego, bo... No jest coraz więcej produktów, tego miejsca coraz mniej, ale jak na razie jeszcze mam miejsce na szafkę, więc tych szafek nie muszę, ale myślę, że później już będę musiał powiększyć sklep, żeby po prostu tę kolejną szafkę gdzieś tutaj postawić, bo to podstawa. Pracownik się spisuje i to jest naprawdę ogromny plus. Jeżeli nie dawał będzie rady, no to ja będę musiał wziąć sprawy w swoje ręce i kupić drugą kasę, ale na razie ta gra się spokojnie rozwija, myślę, że to jest jeszcze bardzo dużo odcinków przed nami, najważniejsze, żeby wam się podobało, więc zostawcie łapeczkę w górę, piszcie komentarz i no czekajcie na kolejne odcinki, bo naprawdę mi się podoba ta gra i wam chyba też. Dziękuję, pa pa.